każda akcja, każde spotkanie, jeżeli służy po prostu promowaniu czytelnictwa, jest dla nas istotne. My próbujemy różnych form, między innymi Narodowe Czytanie wpisuje się w taką akcję promocyjną dotyczącą rozwoju czytelnictwa. Czytelnictwo w Polsce jest trochę na niskim poziomie. Ono ostatnio optymistycznie trochę zaczęło wzrastać, ale to w minimalnym stopniu. Jeżeli się po prostu tego rodzaju czytania, spotkania, promocje książek przysłużą do rozwoju czytelnictwa, a wiadomo, że czytelnictwo to również ogólny rozwój społeczeństwa, to będzie dla nas wielka satysfakcja. Cały czas korzystamy z różnych platform cyfrowych, między innymi e-book, Legimi, biblioteka nasza cyfrowa, która daje możliwość nie tylko korzystania z papieru, ale i również możliwości cyfrowych. Także korzystamy z różnych możliwości, aby dotrzeć z książką do czytelnika. Ja traktuję czytelnictwo takie wymuszone, które wynika z tego, że uczniowie, studenci muszą czytać i czytelnictwo takie, które wypływa z potrzeby serca. Obserwując w naszym województwie, można powiedzieć, że ono jest na takim średnim poziomie, utrzymuje się i to jest dla nas najistotniejsze, nie spada. Robimy wszystko, żeby jednak to czytelnictwo coraz lepsze było.